Basen z charakterystyczną falą, tarasy, gejzery, zjeżdżalnie, bicze wodne, fontanny i dzika rzeka. Wszystko na powierzchni prawie 4 hektarów. Miejsce, które przez lata było symbolem Parku Śląskiego, już wkrótce zostanie ponownie otwarte. Historyczne kąpielisko Fala po modernizacji pomieści 2700 osób. Jego otwarcie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Magda Sincewicz. Od 10 lat jest nieczynna. Z roku na rok niszczała, aż w końcu zapadła decyzja, że trzeba zbudować ją na nowo. Fala to symbol Parku Śląskiego, Fala to symbol województwa śląskiego. Wszyscy kiedyś korzystaliśmy z fali albo myśleliśmy i marzyliśmy, żeby tu być. Zamknięta w roku 2015, później odważna decyzja, żeby rewitalizować Park Śląski. Wielkie pieniądze samorządowe województwa śląskiego, środki europejskie zaangażowane w to przedsięwzięcie. Koszt modernizacji historycznego obiektu to ponad 135 milionów złotych. Prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku i zgodnie z zapowiedziami mają zakończyć się w tym roku. Pierwsi goście pojawią się tu w maju 2025 roku. Jednocześnie będzie tu mogło przybywać około 2700 osób. W rzeczywistości wszystko się zmieniło, można powiedzieć, porównując do historycznej fali. Choćby nawet miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie była słynna fala, czyli basen z falą, który jest obrócony aktualnie o 180 stopni. Było kiedyś inaczej, Taniecka była przestawiona w inną stronę. Dochodzą olbrzymie zjeżdżalnie, które za naszymi plecami się aktualnie znajdują. Łącznie mają długość ponad 300 metrów, najdłuższa ze zjeżdżalni to jest 118. Oprócz tego będą 3 25-metrowe tory do pływania, wieża do skoków, plaża z leżakami i mały amfiteatr. No i wróci słynna fala z zupełnie nową technologią. Ona się nie zmieniła nieco, ona się zmieniła diametralnie, to znaczy poprzednia technologia to była technologia mechaniczna, bardzo energochłonna, opierająca się na tym, że mechanicznie tą falę wymuszano, a teraz jesteśmy w rozwiązaniach takich hydrologicznych, można powiedzieć, to są duże wentylatory, które wymuszają falę, one są dużo bardziej energooszczędne i dużo bardziej skuteczne i bardziej niezawodne. Wykonawca przewiduje wygospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe od strony ulicy Siemianowickiej. W planach jest też zapewnienie transportu elektrycznego.